panie trenerze, pierwsze w historii derby województwa podlaskiego w piłce ręcznej dla Szczypierniaka. Tak jak spodziewaliśmy, chociaż po pierwszej połowie łatwo nie było. No tak, tak jak tutaj pan mówi, przede wszystkim derby, pierwsze spotkanie nasze w naszym wykonaniu. Wiązało się z dużą dawką emocji. Widać było po chłopakach w pierwszej połowie, gdzie dużo niecelnych podań, dużo sytuacji sam na sam straconych. Ale widzieliśmy, że sportowo jesteśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Nie potrafiliśmy tego przekazać na boisku. Cieszę się bardzo, że cały zespół naprawdę w drugiej połowie pokazał swój charakter. Zaczęliśmy szczelnie bronić. No i dzięki temu wygraliśmy 10 bramkami. Chciałbym podziękować jeszcze wspaniałej publiczności, która zawsze nam dużo nam pomaga i jeszcze chłopakom, którzy odeszli do nowych klubów, zwłaszcza Mateuszowi Jurgielewiczowi, który przyszedł do Radomia, co prawda naszej konkurencji. Życzymy mu powodzenia, tak samo chłopakom z Białegostoku, którzy wrócili do Westiosa, zwłaszcza dla Krzyśka Czekotowskiego, zwłaszcza dla Mariusza Olecha i Konrada Górczaka. No właśnie, dzisiaj w składzie zobaczyliśmy kilku nowych zawodników, m.in. Bartłomiej Helman, Sebastian Pers. No widać, że to będą wzmocnienia dla naszego klubu. Tak, Bartek ma doświadczenie pierwszoligowe, już widać, że jest liderem drużyny. Czekamy, aż się zgra dokładnie z zespołem, wierzę w to, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, jeśli chodzi o tempo gry i to jest jego funkcja. No, na dzień dzisiejszy pokładamy w nim duże nadzieje. I coraz lepiej to będzie wyglądało. No właśnie, w bramce zobaczyliśmy Patryka Wilczyńskiego. Zaprezentował się znakomicie, dwie interwencje, no, że tak powiem, klasa światowa. Tak, tak, Patryk jest zdolnym chłopakiem, dużo pracy przed nim, jest bardzo ambitny, pracowity, wierzę w to, że będziemy mieli dużo pociechy. Wspomniał pan redaktor o Sebastianie Persie. No, Sebastian to jest nasz również wychowanek, także też myślę, że będziemy z meczu na mecz, coraz lepiej będą się czuli na boisku i pewnie w drużynie. Za tydzień gramy z Trójką Ostrołęka w Ostrołęce. O co walczymy? W każdym meczu na pewno będziemy walczyć o punkty, tak jak to było w każdym sezonie w drugiej lidze. Wierzę w to, że no, tam jest ciężki teren, wygrywają drużyny z doświadczeniem, ale wierzę w to, że na pewno jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę. Tak? No, piłka jest na tyle ciekawa, sport jest na tyle nieobliczalny, że wszystko może się zdarzyć i jedziemy tam bez presji, z wiarą w zwycięstwo. Pierwsze w historii derby województwa podlaskiego, niestety dla Szczypierniaka, chociaż Bestios pokazał, że do przerwy przynajmniej, że można walczyć jak równy z równym. Tak, pierwsza połowa w naszym wykonaniu naprawdę była dobra. Wszystkie założenia taktyczne, które sobie ustaliliśmy przed meczem, były wykonane. Druga połowa, no niestety, 5 bramek z rzędu straconych, wynik 20-15, potem coraz większa przewaga się robiła. Tak naprawdę ten mecz przegraliśmy w szatni. Wyszliśmy już z szatni, ten mecz zaczął nam uciekać i tylko przewaga Szczypierniaka się zaczęła powiększać. Już nie mogliśmy po prostu dojść. No właśnie, w zespole Bestiosu zobaczyliśmy 3 piłkarzy, którzy poprzedni sezon spędzili w Szczypierniaku. Jak pan oceni ich grę? To są nowi zawodnicy, oni też w naszą taktykę, w naszą grę, w naszą myśl szkoleniową muszą się też wprowadzić, więc też oni będą musieli troszkę jeszcze więcej popracować i mam nadzieję, że z meczu na mecz coraz lepiej będzie. O co walczy w tym sezonie drużyna Bestiosu Białystok? Jako główny cel sobie zadaliśmy, żeby każdy mecz wyciągnąć jak najwięcej, zebrać jak najwyższego doświadczenia i oczywiście łapać po kolei te punkty. Taki cel ustalony. Jako odgórny to nie mamy, ale chcemy po prostu jak najwyższą lokatę zająć. Chcemy z każdego wyjazdu czy u siebie na boisku, chcemy każde 2 punkty zdobywać.